Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Panie trenerze, Ruch Chorzów remisuje z Hutnikiem Kraków 1-1. Prosimy o ocenę tego sparingu. Myślę, że tak samo jak gra kontrolna w tym okresie. Wszystkie wypadkowe trzeba by gdzieś tam zsumować i potem dopiero mieć odniesienie do sposobu gry i do jakości, do przede wszystkim takiej dynamiki. Wszystko na pewno ma wpływ na to, jak to dzisiaj wyglądało i tak jak każda gra taka kontrolna. Były momenty dobre, z których na pewno mogliśmy być momentami zadowoleni, ale też były takie, no, które musimy sobie gdzieś tam z tych naszych zachowań wyeliminować, bo przy prostych takich niepotrzebnych stratach na połowie przeciwnika, indywidualnych, takich prostych błędach robi się to, że cała drużyna musi gdzieś wracać 30-40 metrów na pełnej szybkości. Przy tej dzisiejszej pogodzie to mogło się okazać zgubne i na pewno było bardzo męczące, więc zamiast się utrzymywać przy piłce i grać, musieliśmy niekiedy za nią biegać po swoich takich oddaniach piłki przeciwnikowi. To jest ta bramka na 1-1 już w momencie, gdy wszystkie zmiany były dokonane, gdy ten skład się bardzo zmienił. Strata na 1-1 tak, rzeczywiście, ale tu na pewno już znowu gdzieś tam niekonsekwencja w działaniu, brak przede wszystkim realizacji założeń przedmeczowych, czyli ustawienia się nawet do tego rzutu wolnego, pozwoliliśmy przeciwnikowi rozegrać 2-1. Także to taki duży błąd indywidualny, znowu nawet wskazany czysto na papierze, gdzie kto ma stać i nawet tego nie potrafimy w takich momentach zrealizować, to na pewno jest taka nauczka dla tych, którzy gdzieś tam ten błąd popełniają. Na pewno gdzieś tam można się było wybronić jeszcze z tej bramki, bo gdzieś tam na zamknięciu strata bramki. Tak samo można było, myślę, coś tutaj lepiej poprawić w przodzie, bo i w pierwszej połowie, i w drugiej parę sytuacji było, ale nie ma się z drugiej strony co dziwić. Dzisiaj niektórzy zawodnicy w tym układzie, w tej współpracy ze sobą byli pierwszy raz, także cały czas jeszcze tym składem mieszamy, cały czas tym składem jeszcze szukamy tych rozwiązań takich, żeby ta współpraca, czy to w danych sektorach, czy bezpośrednio pozycyjnie obok siebie, żeby wyglądała jak najlepiej. Tego czasu jest mało, także musimy wykorzystywać każdą taką grę na właśnie takie rzeczy. Filip Starzyński, dzisiaj pierwsze pół godziny po powrocie do Chorzowa. Co można powiedzieć o tym pierwszym występie i jak bardzo się pan trener cieszy, że taki zawodnik trafił na cichą? No jestem przekonany, że te transfery doświadczonych zawodników, tych, którzy grali w Ekstraklasie, to będą dla nas taką ogromną wartością dodaną, bo będą w tej lidze, będziemy mieli mecze, będziemy mieli spotkania, gdzie będzie nam bardzo trudno, gdzie będziemy musieli te ciężary za przeproszeniem dźwigać, unosić tą odpowiedzialność na siebie i tutaj takich zawodników, jeśli będziemy mieli kilku w składzie, będzie nam łatwiej, dlatego bardzo, bardzo liczę tutaj na te wzmocnienia. Jestem przekonany, że zresztą to też było widać dzisiaj momentami w tych momentach, kiedy czy to Figo, czy Julek przebywali na boisku, bo szczególnie w tej grze ofensywnej tej jakości było sporo i teraz musimy tylko dograć, zgrać, żebyśmy też się rozumieli, żeby się wkomponował w to napastnik, żeby się wkomponowali w to defensywni. Tak jak mówię, tego czasu jest mało, dlatego każda gra, nawet taka jak dzisiaj w takim ustawieniu przez moment, chociaż przez pół godziny, przez 15 minut zawsze gdzieś pomaga. Musimy korygować błędy i oczekiwać na swoje, bo ten czas, ta godzina zero się zbliża. No właśnie, na jakim etapie pracy teraz jesteście i jakie plany na najbliższe dni? Na takim etapie pracy jesteśmy, że na razie jeszcze cały czas nie odpuszczamy, także myślę, że być może już w sobotę powinno to wyglądać pod kątem takim ochoty do gry, chęci do gry przede wszystkim, takiego większego zaangażowania, większej dynamiki. Już to powinno być jakiś tam symptom poprawy, ale potem już mamy cały tydzień do tych meczów kontrolnych z Piastem Gliwice, z Odrą Opole. Tam też zagramy je w pełnym wymiarze czasowym. Zawodnicy zagrają po 90 minut i to już będzie taki mikrocykl, który można potraktować, że to już będzie tak jak mikrocykl startowy, także te dwa tygodnie już bezpośrednio przed meczem na pewno troszeczkę w tygodniu zejdziemy z tych obciążeń, poszukamy więcej świeżości, no i Zagłębie Lubin.